Siemano. Dzień dobry. Wtorek. Czy pamiętaj, czy by zajechać na stację bez znowu? Poniedziałek minął. Wtorek pada. Ja pierdzielę. Tutaj taka pogoda jest. A patrzyliśmy w Europie 30 stopni minimum. Oj, yeah. Tak zaczynamy. Grubo będzie. Niech się nagrywa. Co to za mix? Kto to tak spieprzył? Było tak ładnie. Słuchajcie, dzień dobry jeszcze raz. Kawę wziąłem, kawę zrobiłem żonie. Pamiętaj, Rafał, że musisz zatankować, bo nie dojedziesz. Bolida muszę schować do garażu, bo wczoraj nie zdążyłem, słuchajcie, bo zanim wróciłem do domu. Dzisiaj też pewnie nie zdążę. To jeszcze poszedłem na siłownię. No, musiałem swój rytuał zrobić. Dzisiaj nie zdążę na siłownię podjechać, bo lecę na wycenę od razu po pracy. W półtorej godziny będzie stamtąd. Ale no, nie mamy wyjścia. Żeby się coś działo w przyszłości, to musimy działać w przeszłości. Dobre, co? No, tak jest. Tak jest. Słuchajcie, wczoraj podpiąłem wszystkie gniazdka i switche. Temat zamknięty. Adrian wczoraj... Co Adrian zrobił wczoraj w ogóle? Przewiercił dziurę. Kręcił płytę jedną, drugą nie dokręcił. What the hell? Nie, wczoraj mieliśmy krótki dzień. Krótki dzień. Adrian też był zmęczony, bo przyjechał po niedzieli. W niedzielę pracował gdzieś tam. W poniedziałek to tak trochę słabo wyglądał. Pojechaliśmy na zakupy z rana, ogarnąć temat. Wróciliśmy i zrobiliśmy tyle, ile się dało. Ja zostałem do końca, dopóki nie skończyłem, a on poszedł o czwartej. Także etap mam zamknięty. No ten sufit musi szybko dokręcić, żeby nie bałamucił. To już jest jego zadanie, ja się tam nie wtrącam w niektóre etapy pracy, bo wiecie, no, ja robię to, co muszę ja zrobić, bo nikt tego nie zrobi za mnie. Więc im więcej Adrian mógłby zrobić za mnie, by było lepiej. Na razie jeszcze daleka droga. No. Że musi chłopak się edukować, a nie stać w miejscu. No, tak powoli, bardzo powoli. No, także spoko. Niech dokręci ten plasterboard. Dzisiaj ustawimy kątowniki, zaciągniemy ściany, ile się da. Musimy to zagruntować oczywiście, omieść wszystko, przygotować, wpuścić siatki, więc to jest nasze zadanie na dzisiaj. Zrobić pierwszego fixa na ścianę. To uważam, nie powinno być jakimś większym wyzwaniem. Jedyne wyzwanie, które tak naprawdę mnie wkurza w tej kuchni, o którym jeszcze nie mówiłem, to jest ściana banan w kuchni po lewej stronie. Ja tego nie przyuważyłem wcześniej, jak tamta kuchnia była zrobiona. Co oni tam zbyciwili za cuda, bo tutaj normalnie banan jest, słuchajcie. Ja muszę popatrzeć na zdjęcie wcześniej, jak wyglądała kuchnia przed zdjęciem. Co tam były za szafki? Coś mi się wydaje. Po prawej stronie był blat na pewno i wolno stojąca lodówka. A po lewej stronie był blat do końca? Nie chyba. Bo kuchenka była na samym końcu. Tu się jakieś cudawianki działy, nie?
Normalnie mam takiego banana, słuchajcie, 5 cm. Ja wam tu pokażę. I teraz dylemat jest, nie? Bo tam tak, jest gniazdko wpuszczone, kabel wypuszczony, wiecie, będę musiał to chyba na płytę nakleić, no bo co, ja będę rzeźbił blat, płuk? No chyba nie. No chyba nie. No nie nadrobię tyle aż. Jedyna opcja jest taka, żeby nie... No nie, no muszę to zrobić. Muszę wyprostować ścianę, więc dzisiaj jeszcze z samego rana podjadę po płytę gipsową. Ale to najpierw wpadnę tam na robotę, ustalimy co i jak. Trzeba posprzątać. Myślałem, że Adrian pisze. I będziemy wtedy robić plan. Także dzieje się, słuchajcie. Jakie tu masz, panie felgi? Ładne. Ale też widzę, że mniejsze, 18. Ja mam, słuchajcie, 20 założone u siebie. I wczoraj zmieniłem opony na wyższy profil i deczko szersze. Ideczko szersze, nie? Czyli z 2,55 na 2,65 i z 35 na 45. I wiecie co? Niby mała różnica samej opony, ale przez to, że ona była tamta węższa, ta szersza, to tamta była 35, ale była taka zestreczowana do felgi, która jest szeroką felgą. I jak założyliśmy taką oponę, która powinna stać w miarę ładnie z tą felgą na 2,65 zamiast 2,55, to ta różnica tam z 35 na 45 to zrobiła po prostu kolosalną różnicę. Ta opona jest taka, wiecie, chunky, taka większa. Te koło się zrobiło takie większe i ja tego nie sprawdzałem, ile mi tam wejdzie, wiecie, w lewo, w prawo, czy nie będę miał problemu przy skręcie i tak dalej. Ale dosłownie żeśmy się wyrobili na styk, nie? Na styk. Tam jest tam, wiecie, nieduża różnica. Także koło jest takie masywne teraz w tym transporterze. Mógłbym jeszcze obniżyć zawieszenie tam, nie wiem, 2,5 cm, ale nie będę się bawił to, bo on tak teraz siedzi, taki, wiecie, jest taki monster. Także podoba mi się. Będę miał chwilę, to wam pokażę. Także lecimy, słuchajcie, lecimy na robotę. O, słoneczko, dzień dobry. Co tam u ciebie? A? Zobaczymy się już na miejscu. Cześć, cześć. Dzień dobry. Ominąłem chyba wszystkie korki. A teraz idę zatankować, bo zapomniałem. Dojechałem, słuchajcie. Śniadanie zjadłem, dobrze, że wziąłem z domu. Kawę wypiłem, wodę zabieram. Idziemy do Adriana, bo Adrian już chyba jest. Mam nadzieję, bo jest 9:00. Coś tam mówi, że w pociąg nie wsiadł z powrotem ten, co miał. Ale chyba już dojechał, także zaraz zobaczymy. Sorry. Przecisnęło się. Nie jest tak źle. Oni to... Im mniejsze auto mają, tym gorzej się nimi jeździ, słuchajcie. Za mało miejsca na ulicach. O, słyszę radio. Jest. To jest bardzo dobra wiadomość. Dobra. O. Hello. How are you? Jak tam? Dobrze. Prąd nie wyskakuje? Nie. Na razie nic nie wyskakuje. Ona jest? Nie. Bo muszę z nią porozmawiać odnośnie tych wszystkich dodatków, nie? Bo to się zbiera i zbiera. Także let's go. Pokażę wam coś. Zobaczcie, jak ściana będzie. Tu jest w miarę, nie? Tak? To wam rozerwie głowy. Zobaczcie. Ściana, która nie była ruszana tutaj, żeby nie było. 5 cm. Zobacz. Ja to przykładam tutaj, dociskam. Nie? Żeby tam pokazać wam, jaka jest różnica. Wychodzi na to, że tu, w tej okolicy, jest taki banan. Ktoś, nie wiem, albo to tak obtynkował w takiego banana. Nie wiem, co tu się wydarzyło. Bo zjawiskowe jest, że... U góry jest w miarę, a tu jest po prostu wahadło. Do prawie do samego dołu. Zobaczcie. Więc albo będę nakładał tutaj, albo skuję tą część szeroko i chyba najszybciej to będzie i później podciągnę, wiecie? Nie będziemy naklejać płyty, bo to zmieni mi całą wielkość pokoju. Kuję tutaj tak metr.
jakiś specjalista od kolejenia płyt. Mi się wydaje, że on tutaj najwięcej zrobił. Więc jak wytniemy taki, wiecie, metrowy pasek, ja sobie go tutaj naciąłem po obu stronach. Ja się tego pozbędę. Ha, zobaczcie, on nie wkuł w ogóle kabla i to się wydarzyło po prostu. To się po prostu stało. Puścił kabel po ścianie, nie? Po ścianie. I zalepił to płytą. Czy cokolwiek, nie wiem. No, naprawimy. Słuchajcie, odkryłem tutaj nawet rurę. Nie wiem, co tu się dzieje. To jest jakaś LED-owa rura w ogóle. Dopływ wody do domu. Zobaczcie. Uziemienie. Człowiek odkrywa tajemnicę tego domu. Ale dzięki temu, bo tu ktoś tak jak widzicie próbował blendować tą ścianę. Mam taki ubytek, to nie ubytek dla mnie, bo ja sobie z tym poradzę. Najważniejsze to jest ten element tutaj przy blendzie. Muszę to skuć, co było narzucone przeze mnie kabel zakrywał. To wkujemy. To skuję. Zaciągniemy łatą i będzie równa. Nie trzeba naklejać tutaj dodatkowej płyty, wiecie o co chodzi. Bo zrobi mi to zmianę pomieszczenia. Ktoś, kto po prostu robił w tej sekcji, dolepiał tą płytę, spieprzył sprawę. Kurwa, da się? Da się, tylko trzeba trochę chęć. Ja pierdzielę. Zobaczcie. On kleił płytę w ogóle na plaster, na stary zynk, który odpada. To wszystko wiecie. Michael Jackson. Uciekamy z tym. Dobra. Kawa time. Przez pieprzony kabel, słuchajcie, koleś nakleił płytę na stary ten, który się sypał. To jest piasek. Dlatego te płyty tam pukają dookoła. To powinno się wszystko zerwać i w dupie. Ale ja nie będę naciągał klientki. Wiecie, my mocujemy na długie kołki. Dobra, jadę po hardwalla, bo mamy tylko niecałe pół worka. Wkujemy tutaj. Wkujemy i nagle ściana mi się wyprostowała. Cuda wianki tutaj napotkałem. W ogóle zobaczcie, jaki jest tęk. Dobra, uciekam stąd. I am here and you are with me. Pokażę wam coś. Hello? Hello? Słuchajcie, ja... Automat dzwoni. Normalnie kobieta gada, tak jak słyszycie. Ja cały czas jej przerywałem. Hello? Mówiłem, hello? Hello? I ona zatrzymała od początku. A na koniec, po której w próbie, tak jak teraz słyszeliście, połączenie zostało już zerwane. Już nawet ludzie do was nie dzwonią, słuchajcie. Ta sztuczna inteligencja jest coraz sprytniejsza. Im będziemy starsi, ja mówię o sobie już w tym wypadku, tym chciałbym uczulić siebie i wszystkich moich rówieśników do tego, żeby nie podejmowali decyzji pochopnie, nie daj Boże, przez telefon, bo może się okazać, że nawet żeście nie podjęli decyzji jakiejkolwiek odnośnie jakiejkolwiek sprawy z człowiekiem, to też już też trzeba uważać, żeby ktoś was nie namówił do jakiegoś, nie wiem, zakupu, inwestycji w coś i tak dalej. Tylko wy może nawet dokonacie transakcji z automatem, słuchajcie. To wariatów, co tu się dzieje, nie? Jest to z jednej strony interesujące, z drugiej strony przerażające. Taki świat pędzi do przodu, tak jakby końca nie ma, słuchajcie. My mamy tylko jeden koniec. No, idę do środka. Słuchajcie,
Arcydzieło, kurde, to jest hit, nie? Ale że to przyniosłeś. Przyniosłem to na budowę. Gościu na bramie to sprawdzał. Koleś mi to wydał, a ja po prostu tego wrzuciłem, jak nie wiem, wszyscy śpią, kurwa, razem ze mną. I zamiast hardwalla odebrałem dwa worki multifinishu. Zobaczcie, ile procedur było sprawdzania, a to dalej przyjechało źle. Od samego początku. Ten koleś to by mi widał. Ja to zaakceptowałem na wanie, na bramie. Koleś to sprawdzał mi na samochodzie, bo takie jest znakowe. A ja co na chorego? Wypakowane było to tutaj i dopiero Adrian mówi, na końcu mówi, a co ty żeś kupił? 4 razy przynajmniej był czek. Nie? I na koniec nikt tego nie wyłapał. Ja... Jak chcę zaciągać ścianę, patrzę multifinish. Wracam do coversa. Już pan odjechał z workami, nie robił sprzeciwu. To miało dojechać do nas. Ja nie wiem, jak to się stało. A widzicie, kumulacja po prostu zmęczenia u ludzi, przepracowania. I tak to właśnie jest. Brak słońca. Słońca nie ma. Dobra, wracam. Jeszcze raz na bramie sprawi i powie. A ty już chyba wyjeżdżałeś z dwoma workami. O nie. Ale to trzeba i tak najpierw tutaj posprzątać. Słuchajcie, ścianę zaciągnąłem. Ściągnąłem ją z samego dołu do góry. Wyciąłem taki ponad metr naprawdę pasek. Jeszcze poziomice muszę umyć. Teraz, jak ja sobie to przyłożę tu, nie miałem takie wachodełko, to jest tam może pół centymetra, może. Ale to już nie jest problem, bo jeszcze przyjdzie gładź i tak dalej. Także będziemy mieli to ogarnięte. Poza tym sprzątamy, zakładamy kątowniki tam, gdzie trzeba założyć, gruntujemy i zaciągniemy to, co się da. Także taki jest plan, słuchajcie. Tak stanę, o, bo tak lubię. Historia prawdziwa. Ci, co oglądali odcinek wczorajszy, to będzie wczorajszy, nie? I się wysika. Słuchajcie, byliśmy w magnecie. Dwóch miejscach, tak? Poprosiłem ich o zrobienie wyceny ponownie, bo dali klientowi cenę za kuchnię, która ja powiedziałem, że coś jest niekaman, nie? Coś jest za wysoko w porównaniu do tej kuchni, którą tu mamy robić. Tamta jest mniejsza, nie jest z Hołdynsa, jest z Magneta, nieważne. 18 tam z kawałkiem, nie pamiętam czy 200 czy 700, muszę sprawdzić. Ale 18 plus. Wysłali mi wycenę przed chwilą. 12 ile? 200? 3 kg, tak? 12 600. Czajcie to? Poszła wycena ta sama, tej samej kuchni, przez moje konto i nagle klient zamiast 18 coś zapłaci 12 coś. 6000 funtów na tej samej kuchni. Zobaczcie, jaki oni profil chcieli zrobić, nie? Nie wiem. Zostawię to bez komentarza ogólnie. To jest takie złodziejstwo biały dzień trochę. Wiecie, no prędzej czy później takie rzeczy wychodzą. Ja nie zarabiam na klientach, ja nie robię tam hajsu, chyba że z automatu ktoś tam doda 5 czy 10%. Nie wiem, czy ta cena przypadkiem nie jest właśnie już z dodatkiem. Jak nie zarabiasz? Co, za darmo wszystko robisz? Może i to już jest 10%. No pokaż mi telefon. Może nawet tu jeszcze jest 10% moje, a cena jest 6000 mniej. Fuh. Dobra, kierowniku, spójrz, tak jest ok? Poczekaj. To jest, ja nie mam czasu na czekanie. Wow. 12600, a tak, mówię mu dwa PDF-y. A? 11300. A to już jest z twoim... 12600 to jest z moim profitem. To, to słuchajcie, ja jestem wygrany, klient jest wygrany. Czego więcej? To jeszcze bym pani powiedział, że 15, to i tak 3 to już na plusie. Ja się może dorzucę coś, co wy myślicie? Piszcie w komentarzach, jak byście wy zrobili. Idziemy z kątownikami. NHS-ie? No, jak to się nazywa? Magnet. No, ale ta pani miała zniżkę. A, no, o, właśnie. NHS, czyli
No dobrze powiedziałem, no to. NHS po polsku. Nie, po angielsku. A po, po polsku? Po Polaczyna jestem i mówię NHS. A w Polsce jak jest? NFZ. Słuchajcie, ona pracuje w szpitalu, nie wiem kim tam jest, ale nieważne. I tutaj też mają zniżki taki, tacy ludzie, nie? Ale nikt nie ma takich zniżek jak ja. Więc zatelefonowałem do niej, powiedziałem jej, że ten, że taka jest cena i ona zdurniała i powiedziała, że wow, dzięki. No, ma lepszy dzień. Lecimy z tym, słuchajcie, kątowniki już tutaj siedzą. Tutaj siedzą, tutaj już nie robię dołem, bo i tak jest niżej niż blat. Tutaj wrzuciliśmy jeden cały. Tutaj nie muszę. Jedziemy z tym gruntem i zaciągniemy ile się da jeszcze do końca dnia, także lecimy. Co ty kurwa? Prąd tu jest i to taki kurwa ten. Słuchaj, jak to napiesz, nie? To po wodzie. Ja pierdolę, zabierz to. Z kim ja pracuję? Przygotowane, słuchajcie. Zrobimy sufit, zaciągniemy rogi, resztę pewnie zostawimy. Chyba, że tutaj gdzieś jakiś kawałek. Kątowniki poobstawiane na pierwszy fix. Reszta tutaj doły to będą w szafkach, także nie spuszczam się na tym. Więc to będzie wszystko ładnie za szafkami, to wszystko też jest wszystko za szafkami, więc to co najbardziej widoczne. My też wyrównamy sobie ściany. Jak ona przywiezie płytki kiedykolwiek, to one wtedy będą. Poszedł grunt, bardzo ważne, przed szpachlowaniem na płytę i tak dalej. Poczekamy jeszcze chwileczkę i lecimy z tym, słuchajcie. Także światełka wjechały w swoje nowe miejsce, w nową płytę. Ściana została wyrównana, bo pokazywałem wam, co tu się działo. Ogólnie dodałem cementu i zobaczy. Bajka. Co, te czarne chałupki, trzy wogi naraz rzucamy? Tak. Sufit naraz mamy zaciągnięty, te siatki pokryte. Kątowniki tutaj, gdzie mogliśmy, tak samo. To jest tylko ta prowizorka naraz. Jutro będziemy to wszystko zrobimy pięknie. Płyta wjechała naraz, także będzie to wszystko gotowe jutro, to co widzicie. Wszystko będzie białe. Także plan jest taki, słuchajcie, że jutro zrobimy to, co musimy zrobić tutaj, a w czwartek szlifowanko, malowanko, będzie wszystko białe, w piątek rzucimy podłogę, na koniec dnia tak naprawdę. Tak, żeby było wszystko ready na poniedziałek. Mam nadzieję, że w poniedziałek kuchnia tu będzie, mam nadzieję, że ona może nawet dojedzie w sobotę, bo tak rozmawiałem z tą córą. Jeżeli oni zaczną mi opóźnić deliverkę, to będę w dupie. Więc lepiej, żeby tego nie robili, bo ja robię wszystko, żeby tą kuchnię zrobić do wyjazdu. Także niech oni się lepiej postarają. Pożegnamy się w aucie. Dobra, słuchajcie, patrzcie. Holdens. Tam jest Holdens. Ja jestem tutaj, jeszcze na koniec roboty zdążyłem podjechać. I wyobraźcie sobie, że na koniec dnia, w piątek, ostatni drop zrobił mi deliverkę. Bo jak ja bym teraz czekał, aż ona to ogarnie, tak jak te płytki. No, wiecie o co chodzi. Także mi zależy na tym, żeby towar był na miejscu, żebyśmy mogli z nim pracować, bo ja po prostu chcę to skończyć, nie? To nie jest może duża kuchnia, szafki, dużo szafek tylko dołem, w porównaniu do tej kuchni, którą mieliśmy tam ostatnio, takie U-shape i tak dalej. I te towery, lodówka, zamrażarka, oddzielnie dwa piekarniki, wiecie, jakiś corner z lampkami i tak dalej, no dużo, dużo większa kuchnia to było. Też kilka dni mi zajęło, żeby to wszystko poustawiać, później popodłączać te unity, wiecie, no to jest czas, to nie jest tak, że ktoś wpada i nagle to wszystko... Ja nie lubię się śpieszyć też, jeżeli chodzi o stolarkę. Lubię, jak to ma wszystko swój czas i jest tak, wiecie, pięknie podocinane, siedzi. Też nie chcę się śpieszyć na koniec, więc jak przyjedzie mi to w piątek, zajebiś. Mieliśmy w planach w sobotę pracować przy wanie. Zobaczymy, bo van nie jest takim priorytetem dla mnie, jak... Come on, przestań gadać.
jak kuchnia tak naprawdę i ten projekt, więc jak poczujemy, że w miarę jesteśmy elastyczni, jeżeli chodzi o czas, to spoko, rozbierzemy wana, ale jeżeli nie, to na razie go nie, dotykać nie będę. Znajdziemy na to czas. Także ja się z wami już żegnam, słuchajcie. Miłego wieczoru, dnia i poranka, kiedykolwiek to oglądasz, czary bary. Pamiętaj o nas, my tu dalej jesteśmy i dalej walczymy. Także mam nadzieję, że wam się podobają te wszystkie odcinki z nami, wariatami. I życzę wam miłego wieczoru, dnia i poranka. Jeszcze raz. Do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. Ciao, ciao. Słuchajcie, 19:20. Właśnie leci live. Ja wyszedłem od Justyny i jej partnera. Byliśmy tutaj, pamiętacie? Zrobiliśmy izolację na lofcie. Teraz Justyna wymyśliła, że chce zmienić okno z boku domu na mniejsze i chce tam zrobić pokój i to okno cofnąć, bo ta izolacja tego okna jest marna. I ja się zgadzam, ale muszą ten dopracować się, skontaktować się z firmą odnośnie okna, dowiedzieć się, kiedy ewentualnie mogłoby być okno, bo może cudem, może cudem, byśmy ją wcisnęli w ten okres, kiedy ta łazienka wypadła. Zobaczymy. Także znikam. Dojechałem, zobaczyłem, porozmawialiśmy. Do zobaczenia. Także ciao!